także ekscesy z rękoczynami włącznie. Pechowcy na dojazd do Bramek tracą nawet 40 minut. O tak, do zjazdu na Rybińskiej też jest trochę korka. Życzycie, że obsługa nie powinna. Są także głosy, że przydałaby się na miejscu policja. Teraz wypadek na Bystrzańskiej w Buczkowicach. Zdarzenie miało miejsce przy Brądzie. Zabrzu zakorkowało Witosa, aż do Ronda w Wieszowej. Do Gorszyka w Jarnowie. Są informacje także z Katowic z powodu stoczki. Zjazdach, gdzie naprawdę jest duży ruch, otóż w tych godzinach dali po dwie brameczki. Wiesz. Nie wychodź tam przed auta, bo zrobi tak korek znowu. No panowie, jak dopłacimy za korki na autostradzie, zajebiście. No, to jest ruch niesamowite. Wiesz, no, wszyscy mieli płacić nawet po te 50 groszy, 2 zł za ten przejazd. No ale my stoimy w miejscu, ej. No, a teraz stoimy, tam wiesz. Pan te radio właśnie mówi. Dobra, muszę do dziewczyny wrednąć, powiedzieć jej, że będę wieczorem.